kochana moja pani profesor. Dziękuję za wszystko, co pani zrobiła. Mówiłam, żegnając się z panią w południe 23 sierpnia. Dzisiaj w imieniu Archiwum Kobiet, Archiwum Janion, dziękuję raz jeszcze za wszystko, co pani zrobiła dla polskiej humanistyki i za ostatnią lekcję, jaką pani nam udzieliła, pokazując, że ćwiczenie w umieraniu należy do najtrudniejszych ze sztuk. I udowodniła pani, że życie i dzieło mogą do końca być jednością. Naszym horyzontem nie jest jednak śmierć, będąca pani wielkim tematem, ale skończoność naszego życia. Niezgoda wobec naszej przygodności i kruchości bytu znajduje się u podstawy pani archiwum egzystencji, którego cel pani widziała w ocalaniu zjawisk. Przed panią w podobny sposób o naszej śmiertelności myśleli najwięksi – Platon, Warburg, Benjamin. Nie ma bowiem rzeczy choćby najmniejszych, których nie warto ratować. To była pani praca – zderzać rzeczy wielkie z małymi, bliskie z obcymi, tożsame z odmiennymi. Poprzez konstelację wielorakich napięć możemy pogłębiać nasze zdolności intelektualne, próbować zrozumieć naszą kondycję i nadawać kierunek naszym działaniom i naszym obowiązkom wobec otaczającego świata. Wylecieła dusza z ciała. W żałobie najgorsza jest cisza, dlatego dziękuję ci, pani profesoro, za twe słowo, które teraz króluje w nas wszystkich. W imieniu społeczności LGBT dziękuję pani profesoro za potężną inspirację życia mniejszości podmiotowych i uczuciowych, badań nieheteronormatywnych i kształcenia odmiennego. W twojej serii antologii tekstu i obrazu znalazł się tom Odmieńcy. Księga Odmieńcy stała się dla mnie w liceum rewelacją i rewolucją. To Odmieńcy przywiedli mnie na twe seminarium, gdzie zakochałem się w tobie, która żyjesz w nas. Bardzo czule i ciepło chciałbym pożegnać w imieniu Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk panią profesor Marię Janion, najwybitniejszą polską uczoną, znakomitą humanistkę, wybitną pisarkę, autorkę, która styl naukowy podniosła do rangi wielkiej literatury, sztuki. Współstwórczynię Instytutu Badań Literackich. Od samego początku była z nami pani profesor, od 1948 roku. Osobę, dzięki której mit założycielski Instytutu Badań Literackich nie był tylko mitem męskim. Osobę, która przez całe dziesięciolecia broniła Instytutu swoją wiedzą, doświadczeniem, wreszcie swoim autorytetem. Świst, czy może szelest śmierci, radykalnie zmienia naszą perspektywę. My, którzy, jak pisała, żyjąc tracimy swoje życie, kurczące się jak skóra balzakowskiego jaszczura, patrzymy dziś na życie pani profesor jak na zamkniętą już całość. Los Syzyfa się dopełnił. Widzimy puste zbocze wzgórza i jego samotny szczyt, a u jego podnóża kamień, owoc prawdziwie syzyfowego wielkiego trudu. Niewielu, naprawdę niewielu miała po wojnie polska humanistyka uczonych, którzy zostawili po sobie tak potężny i tak ważki dorobek.
Maj 2007, wyjątkowo upalny dzień. Przez Warszawę idzie wielobarwna parada równości. Maria Janion razem z Agnieszką Arnold i ekipą feministek uczestniczy w niej, jadąc w zabytkowym czarnym kabriolecie wypożyczonym na tę okazję przez Zielonych z Muzeum w Otrembusach. Kabriolet przypomina karocę, profesor królową. Ma ciemne okulary, uśmiecha się zagadkowo, co pewien czas macha do demonstrujących. Pamiętam to jak przez mgłę. Powraca do mnie ówczesne zaskoczenie, rozbawienie, wzruszenie. Może dlatego, że jej wielkość była tak oczywista, Maria Janion mogła sobie pozwolić na ryzyko niepowagi. Nie była postacią koturnową, to ona decydowała, co jest poważne, obnażając groteskowość obowiązujących kanonów powagi. To pozwoliło jej spełnić bardzo szczególną rolę wobec ruchu kobiecego po 1989 roku. Stała się strażniczką godności kobiecej sprawy. Żałuję dzisiaj, stojąc przy urnie z prochami Marii Janion, że spośród kilkunastu planowanych przez nią przed laty tomów serii wydawniczej Transgresje nie został zrealizowany ten tom, który miał nosić tytuł Umarli. Dzisiaj wiedzielibyśmy może lepiej, w jaki sposób radzić sobie z faktem jej śmierci. Dowiedzieliśmy się, jak iść do Europy z naszymi umarłymi. Czy równie dobrze wiemy, jak żyć w obliczu śmierci Marii Janion? Jak układać sobie z nią relacje, gdy jej już pośród nas nie ma? Uciec z duszą na listek, i jak motyl szukać tam domku i gniazdeczka. Zapewne gdyby spotkała się pani profesor z Pawłem Starsu, to pomogłaby mu wydobyć się z wielu kulturowych, społecznych, historycznych uwarunkowań, w których był uwikłany. Z listu do Koryntian. Jeśli będę mówił językami ludzi i aniołów, a nie mam miłości, to jestem jakimś tam brązem hałasującym. Jeśli będę miał dar prorokowania i poznam wszystkie tajemnice i wiedzę całą, jeśli nawet pełnię wiary osiągnę, także góry będę przestawiał, a nie mam miłości, niczym jestem. Boże duchów i ciała wszelkiego, który śmierć zdeptałeś, szatana obezwładniłeś i darowałeś życie Twemu światu. Sam Panie, daj odpoczynek sługi Twojej Marii w miejscu światłości, w miejscu szczęśliwości, w miejscu pokoju, skąd ucieka boleść, smutek i westchnienie. Przebacz jej jako dobry i przyjaciel człowieka Bóg. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Bismole David, Adnam Yegovalecha Mieszkam Bahar Kodshecha, Halech Tamim Ofal Tzedek, Vidover Vet Bilvavo, Lo Ragal Shino Shager, Vidavir Levit Lo Lakach, Kol Eile. Lo yimot le'olam. Uesem chen tam chen de wa dain de we judai dem bai jurji. Dungel dain dungel ji judan jelwai jurji. Dungel me pe de wa dam pa.
dang mi dżalwar dżurci nie rincia daj ni dang dżalwej. Tang niong ciembola ne paj dżujci. Om Bhadram Karne Bhishrunuyama Devaha Bhadram Pashye Makshabhirya Jatraha Sthirai Rangai Stushtuva Sastanubihi Vyashe Madevahitam Yadayuhu Om Swasti na Indra Vridhashravaha Swasti na Pusha Vishvavedaha Swasti na Starkshur Arishtanemihi Swasti no Brihaspatir Dadatu Om Shanti 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 Hineni